była w poczcie polowej, przenosiła pocztę. Przechodziła przez kanały. I w kanale zgasła i latarka i zgasła latarka i zginęła. Znaleźli koledzy i wyszła stamtąd. Także bardzo, bardzo istotna funkcja w Powstaniu Warszawskim, przenoszenie poczty polowej. Poza tym była operowana przez profesora doktora Kubiaka. Pod ziemią. Pod ziemią. Była ranna? Była ranna. Powstanie. Profesor Kubiak pracował tutaj w szpitalu na Smolikowskiego. Na Smolikowskiego. I w tej chwili mieszka pani na warunkach fatalnych, prawda? No nie mamy łazienkę. Aha, łazienkę zrobiliśmy. Jeszcze za komuny poprosiliśmy, że czy możemy kosztem zmniejszenia kuchni zrobić łazienkę. I pozwolili nam, wydali nam pozwolenie i zrobiliśmy. Mamy małą łazienkę, zrobioną, może pan zobaczyć. Mamy łazienkę, może pan. No ale teraz nie mamy nic, a teraz nie mamy tak ani ciepłej wody. Gaz nam wyłączyli, nie mamy gazu. Dali nam taką małą, ci robotnicy, taką kuchenkę na dwie, elektryczną, na dwie fajerki, co można na tym gotować. Nic. Panie mieszkają tutaj od 32 roku. Danusia miała 2 latka, jak rodzice się wprowadzili, a ojciec żołnierz Legionów, odznaczony. Mój ojciec miał 57 lat, jak zmarł po wojnie. Także panie tutaj przeżyły Powstanie Warszawskie. Tak. Danusia pracowała w poczcie, to było trzecie zgrupowanie Konrada, Grupa Bojowa Krywar Powiśle. Także cały czas była na stanowisku, a w 1944 roku razem z ludem Warszawy, czyli razem z żołnierzami powstania została wypędzona. Tak. Wypędzone panie zostały. Ale później wróciłyśmy. W marcu wróciliśmy tutaj po powstaniu i patrzymy, nasz dom, ta kamienica ocalała. Także i to mieszkanie ocalało. Tak, także miały nawet pani to szczęście, że wróciły do domu. Warszawscy powstańcy, tak, z wielką radością, miłością, a jednocześnie proroczo pisał o stolicy Tadeusz Gajcy, poeta pokolenia Kolumbów, waszego pokolenia, student tajnej polonistyki, poeta, dramaturg, prozaik i krytyk literacki, ostatni redaktor Sztuki Narodu, utalentowany 22-latek, żołnierz Polski walczącej, zginął w połowie sierpnia wraz z innym poetą, Zdzisławem Stroińskim, wysadzonej przez Niemców kamienicy przy ulicy Przejazd. Byliście elitą młodzieży, a sama kupiła wychowanej w niepodległej Polsce, wierni ojczyźnie, wierni przysiędze. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W powstaliście. Niekwestionowany heroizm tego czynu pamiętamy do dziś i czcimy. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki wam poznajemy prawdę o tamtych dniach. Dniach walki o wolność i honor. Nowe generacje przejmują pałeczkę sztafety patriotyzmu. Łączy nas przechodząca z pokolenia na pokolenie wiedza o tym, co w trudnej, bolesnej historii było ważne. Jednoczymy się w zadumie nad poległymi i nieprzemijającej wierze w żywych. Trzeciego zgrupowania Konrad, grupy bojowej Krybar, pragnę pożegnać bardzo drogą nam porucznik Danutę Orłowską, córkę żołnierza Legionów Polskich, łączniczkę poczty polowej,
trzeciego zgrupowania Konrad Grupy Bojowej Krybar, żołnierza Powstania Warszawskiego, która przedzierając się przez kanały, biegnąc pod ostrzałem kul, niosła nadzieję żołnierzom walczącej Warszawy. To o niej Tadeusz Śliwiak pisał w wierszu Zwrotownia Tamka 46. Widzę ją, biegnie pod ostrzałem z pełną torbą czyjejś rozpaczy i nadziei. Klęka na skwerku, kładzie pod krzyżem list na grobie. Imię i nazwisko zgadza się z tabliczką. Jak wyprowadzić ją stąd na drugą stronę ulicy, na dzienne światło Polski, na słońce? Od ubiegłego roku, no Danusia miała nadzieję, że zostanie na Powiślu. Jest dzieckiem Powiśla. Jej dzieciństwo upłynęło na Powiślu. Na Powiślu walczyła. Z Powiśla wypędzili ją Niemcy po Powstaniu Warszawskim. I na Powiśle w 1945 wróciła. Dom rodzinny ocalał. Kamienica Dobra 11 ocalały rodzinne pamiątki. Także rodzina państwa Orłowskich, rodzina żołnierza Legionów Polskich mieszkała na Dobrej 11. I tutaj Danusia spędziła całe swoje dorosłe życie. Dopiero niestety musiała opuścić Powiśle decyzją władz miasta stołecznego Warszawy, które sprzedały kamienicę spółce Feniks. I pomimo próśb, żeby mogła zostać, pomimo odwołań, pomimo tutaj dowodów, że przecież walczyła, że 80 lat tu mieszka, niestety nic to nie pomogło. Władze Warszawy w tej chwili opróżniają stare kamienice, robią z nich apartamentowce, wyrzucają rdzenną ludność Warszawy, tą ludność, która broniła Warszawy, która podnosiła ją z gruzów i która jest suwerennym właścicielem jej nieruchomości. Władze Warszawy po 1989 roku uwłaszczyły się i traktują Warszawę jako swój folwark. Niestety to, co robią, jest to zagłada Warszawy. Rodzina Danusi mówiła, Niemcy po raz pierwszy nas wypędzili, a teraz dożyliśmy niepodległej Polski i w tej niepodległej Polsce musimy rodzinny dom opuścić. Jest to bardzo bolesne i to było ciosem dla Danusi. A Małgorzatka.